No siemanko, dzisiaj pokażę wam tak naprawdę chyba najlepszy sposób na pokonanie jednego z pierwszych bossów, czyli Margit Upadły Omen. Wszystko co nam potrzebne to tak naprawdę kamień Kajdany Margita. Poprzez ten przedmiot sprowadzamy do parteru naszego bossa i podczas tego możemy go nawalać. Tylko problem jest taki, że możemy go użyć tylko dwa razy podczas całej potyczki. Dlatego trzeba umiejętnie go wykorzystać. A jak go umiejętnie wykorzystać? W pierwszej kolejności przyzywamy sojusznika, który nam pomoże, dlatego już go przyzywamy. W następnej kolejności przyzywamy wilki, które mogliśmy zdobyć u jednej z postaci na początku gry. I te postacie pomogą nam, ci sojusznicy pomogą nam po prostu ubić tego bossa. Jak najlepiej wykorzystać? Chyba na samym początku po prostu, jak jeszcze nasz główny boss nie zabije wszystkich naszych sojuszników. Bijamy, od razu odpalamy wilki, od razu, nie ma co czekać. On biegnie na nas, zaraz wyskoczy, cyk. Nastawiamy sobie na kamień, no ja już padłem. Znaleźć ten kamień i teraz jak najszybciej po prostu, jak najszybciej. Dlaczego jak najszybciej? Ponieważ jeśli będziemy czekać z używaniem tego kamienia, to niestety zabije naszych sojuszników. Tak się go pokonuje właśnie. Ja, odblokowany. Okej, teraz wam pokażę jak zdobyć te kajdany Margita. Oczywiście zaczynamy od naszej startowej lokalizacji, czyli właśnie tej bramy, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia. Jesteśmy tutaj, przy tej bramie, a my musimy wejść tutaj, czyli do pieczara mętnych wód, jeśli gracie oczywiście po polsku. Najłatwiejszym sposobem na wejście tam jest w sumie wejście stąd, na samym końcu tej rzeki, tego ujścia. Można też zejść tutaj boczkiem i sobie wejść z boku. My zrobimy w takim razie sposób, że spróbujemy tutaj bokiem wejść. Odpalamy konia. I lecimy. Tutaj jest smok, ale olewamy na razie tego smoka. Znaczy na razie. Dzisiaj go nie zabijemy. Musimy skręcić tu zaraz w lewo. Do tego ujścia. Problem jest taki, że mamy tutaj dość mocnego przeciwnika do zabicia. Także musimy go najpierw pokonać, by wejść do tego tunelu. Może on nie jest jakiś super mocny, ale na początku naszej drogi, jeśli zaczynamy i zaczęliśmy grać od godziny, to może on być ciężki do pokonania. Także musicie troszkę sobie ulepszyć postać, chociaż nie wiem, o te 2-3 levele więcej. Ja już mam odblokowany ten tunel, ale on, jeśli nie zabijecie tego czerwonego gościa, który zaraz nas będzie, zaraz wtedy by na was naparzał, to będziecie mieli na czerwono ten tunel. Nie będziecie mogli tu wejść, także musicie go najpierw zabić. To jest jedyny myk. No dobra, jak już zabiliście tego typka, to wchodzimy tutaj. Odpalimy sobie pochodnie. I jesteśmy w tej jaskini. Tutaj będą dość łatwi przeciwnicy do pokonania. Także luz. Będzie ich dużo, ale oni są dość łatwi.
Też dużo życia nie zabierają. Okej, po zabiciu tych tutaj przeciwników, łatwych przeciwników, musimy iść tutaj. Tutaj jeszcze są jakieś itemki do zdobycia, także możecie sobie tutaj wejść, pozbierać sobie to, co chcecie. Tutaj już nic nie ma, ale tutaj już wchodzimy, żeby wejść naszego bossa. Tym bossem będzie Patches, znany już dość z serii Demon Souls oraz Dark Souls. Także musimy go pokonać, on będzie naszym mini bossem. Tak naprawdę nie musimy go pokonywać do końca, ponieważ kiedy zjedziemy mu do połowy życia, to on będzie prosił o litość i musimy mu wybaczyć. Także pamiętajcie, że musicie mu wybaczyć i on wtedy będzie mógł wam sprzedawać przedmioty. I właśnie tym przedmiotem są kajdany Margita, które kosztują jest 5000 run, ale odsyłam was do mojego poprzedniego poradnika, w którym mówiłem, jak zdobyć łatwo w 30 sekund 2000 run, także myślę, że półtorej minuty wam nie zaszkodzi, żeby się cofnąć do tego poradnika i zdobyć te 6000 run na 5000 za kajdany Margita. Ale pamiętajcie, pokonujecie go, oczywiście do połowy paska on się poddaje, wy mu wybaczacie i później kupujecie u niego właśnie te kajdany Margita. Ja mogę do niego podejść. I mogę jeszcze kupić jakieś przedmioty, ale ja już kupiłem te kajdany Margita, nie? Tutaj jest skrzynka, jak już mu wybaczycie i będziecie mogli u niego kupować sprzęt, to pamiętajcie, żeby jej nie otwierać na razie, bo on jest cwany gnój i wyśle was w jakieś głupie miejsce i będziecie musieli się cofać niepotrzebnie. Także nie otwierajcie od razu tej skrzynki, możecie później powrócić najwyżej do niego i sobie otworzyć tą skrzynkę. No i tak właśnie wygląda pokonanie Margita. Nie jest to oczywiście jakiś super łatwy sposób, ale te kajdany naprawdę ułatwiają nam robotę. Także warto się o nie pokusić. Ode mnie to wszystko. Ja mogę was zaprosić do subskrybowania kanału i śledzenia dalszych moich poradników. Trzymajcie się i do następnego.